W Teatrze Dzieci Zagłębia odbyła się uroczystość podsumowania roku szkolnego, podczas której uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zostali wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Miasta Będzina za sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi mieszkańcy Będzina z wysokimi średnimi ocen, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich z osiągnięciami w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych. Jestem bardzo zadowolona, no i wiadomo, że trochę pracy trzeba było w to włożyć, ale jakoś się dało radę. Czyli to było fajne 10 miesięcy w tej szkole? No, myślę, że tak. Czasami też tam były, wiadomo, trudne momenty, ale ogólnie to było dobrze. Było ciężko, no ale jakoś wytrzymałam. Nauka, uczyłam się, jestem siatkarką i też jakoś trzeba po prostu pogodzić naukę ze sportem. Jestem bardzo zadowolona, no włożyłam w to dużo pracy. To są godziny, dni nawet spędzone na treningu, na parkiecie. No i trzeba w to włożyć trochę siły, energii, czasu. Tak samo jak nauka. No tak samo jak nauka oczywiście. W wydarzeniu towarzyszyły dwa spektakle teatralne pod tytułem Czerwony Kapturek. Jedno z nich zostało przygotowane przez uczniów ze szkoły podstawowej nr 13 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 imienia Huberta Wagnera. Drugie przedstawienie mogliśmy oglądać dzięki pracy uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Kornela Makuszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie. Musimy stworzyć nowy świat, świat wilków. Pozbyć się wszelkiego dobra. Ruszajcie, bracia, w świat, we wszystkie zakamarki. Pani to wymyśliła, pisała scenariusz. Ogólnie fajnie się występowało. Dużo czasu musieliście poświęcić na próby, na przygotowania tego wszystkiego? No, od września się zaczęło i tak sobie do teraz ćwiczymy. Okej, jak wiemy, zdobyliście kilka nagród. Jesteście zadowoleni z tej swojej pracy? Oczywiście, że tak. Po zakończonej uroczystości zapytaliśmy nagrodzonych uczniów oraz młodych aktorów o ich plany na zbliżające się wakacje. Właśnie z rodzicami, też na wakacje i na obóz taneczny właśnie. Tak, jedę na 3 obozy i jadę z rodzicami na wakacje. Czyli będzie sportowo. Tak. Też chodziła do szkoły tańca, będę próbowała mieć więcej. No i może tam trochę będę miała wolnego czasu. Myślę, że tam trochę odpoczynku, trochę tańca. No, myślę, że taniec to w sporej ilości, bo jednak będę starał się kontynuować to, co robię teraz. Zapytam Was, bo wiemy, że dzisiaj występ z okazji zakończenia roku szkolnego. Już w piątek opuszczacie szkolne ławki. Jakie plany na te wakacje? Będzie dużo zabawy, dużo odpoczynku? Na pewno dużo zabawy i odpoczynku też. A Ty? No, też zabawa, odpoczynek. No, fajnie. Jakieś konkretne plany, wycieczki? Ja chyba w górę na 3 dni pojadę, ale nie wiem. Okej, a Ty już masz jakieś plany na wakacje? Ja pojadę na Słowację na wakacje i potem jeszcze w górę i na wieś. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesów i życzymy wyjątkowo udanego wypoczynku. Martyna Daczkowska, kanał 99.